tobą na wozie! Kiedy sabli zabrakło, kiedy na hajem! Kiedy dzień zwykły, po bojowiskiem się stawał. Takie obrazy mieć miejsce? Mogły, bo miały. Kiedy dzień zwykły, po bojowiskiem się stawał. Takie obrazy mieć miejsce? Mogły, bo miały. Historię szóstej dywizji kawalerii zapisano. W tumulcie, jak i pod Uchnowem wytworzył się mało kto wiedział, kto swój, a kto obcy. Widziała, jak paliło się w kuchni, w salonie. Widziała, jak dym zaczął się podnosić. A on, nieczuły, dobijając znaki życia jeszcze dającego dziedzica, mówił: noga jej, bystrzej. Takiż był rok 1920, kiedy do pańskiej Polski, jak mówiono, czerwona nawała wchodziła. Panie Polsiku, bój się pani. Widzę, kiedy wziął lornetkę od oczu. W stronę rzeki zobaczył ogień podnoszący się coraz mocniej. A potem, kiedy popatrzył na twarze szwadronu jazdy, który stał tuż obok niego, panie Polsiku, panie Polsiku, przecież nie będziemy tak stać. Jeszcze się zastanawiał, jeszcze czekał. A kiedy ostatni z nich wrócił, kiedy wydał komendę, panowie, do szaber! Kiedy dzień zwykły, po bojowiskiem się stawał. Przeciwko komu idą? To nie było świeże wojsko. Było ich więcej. A z czerwonej kawalerii szli w stronę rzeki. Kiedy sabli zabrakło, kiedy na hajem się bronił, a potem kiedy raz, drugi, trzeci lancą wchnięty pochylił się w siodle. Mogły takie obrazy mieć miejsce? Dalej!